Myślałem, że w tej części Backrooms nie ma żadnych potworów, ale ogólnie na mojej mapie, na moim radarze pokazuje mi jakąś czerwoną kropkę. Co to jest? Czy to jest jedzenie dla klauna? Dobra, weźmy sobie to, podnieśmy. On jest gdzieś bardzo blisko nas. Nie wiem czasami, czy my nie idziemy w jego stronę. Tam jest jeszcze jakaś trąbka. Czy on jest właśnie w tym miejscu? I naprawdę boję się, bardzo się boję, bo jeżeli zaraz zobaczymy tego potwora i on nam coś zrobi, to ja nie wiem. Ogólnie to musimy się dostać na nowy poziom, a wiem, że nowy poziom jest naprawdę bardzo blisko nas. Tak samo jak ten potwór, który, nie wiem, czy on jest gdzieś tutaj. Ej, widzicie tą kropkę na mapie? My jesteśmy na samym środku. On jest gdzieś chyba teraz tu. Czy on jest tutaj na dole? Może jest obok? Ej, nie wiem, co to jest za miejsce, ale tutaj to mnie jeszcze nie było. Dobra, przejdźmy sobie. Może... Co to jest teraz? Ej, tu jest ten chodzący straszny klaun! Dobra, nie, 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 czekajcie, spalimy go, spokojnie się dzieje. Dobra, weź... Okej, to nie był dobry pomysł. A więc tak jak widzicie, ponownie jesteśmy zamknięci w Backrooms i dzisiaj będziemy musieli odblokować 3 kolejne poziomy, a my właśnie zjeżdżamy z jeżdżalnią do naszego następnego poziomu, który już niby odblokowaliśmy w poprzednim odcinku, ale to wtedy jeszcze go nie było, więc odblokujemy go dopiero dzisiaj. A wy w tym odcinku stawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, bo to, co zobaczycie w tym odcinku, będzie naprawdę bardzo ciekawe. I właśnie jesteśmy w następnym poziomie w Backrooms. Jest to w ogóle jakiś las, mega duży las, tak z tego co widzę. Nie mam pojęcia, co można tutaj znaleźć. Co to jest? Czemu są jakieś grzyby? A możemy to podnieść. Ogólnie jak te rzeczy podnosimy, to za to dostajemy chyba tylko osiągnięcia w grze, więc ogólnie to za bardzo nic nam to nie daje. Nie wiem, czemu wszystkie drzewa tutaj latają, ale jest to dosyć dziwne. I poza tym to tak, musimy na razie znaleźć sobie jakieś wyjście stąd. To drzewko wygląda w sumie całkiem ciekawie i nawet całkiem fajnie się świeci. O, nawet możemy z nim coś zrobić. Dobra, to sobie też oczywiście odbierzemy. Takie wszystkie rzeczy będę sobie po drodze oczywiście zbierać, ale gdzie jest to wyjście, bo to jest na razie najważniejsze. Już wiem, znalazłem i widziałem, gdzie jest, ale jeszcze zanim tam pójdziemy, to widziałem, że rośnie tutaj jakieś czerwone coś. Nie mam pojęcia, co to jest. Jeżeli ktoś wie, jak to się nazywa, to możecie mi napisać w komentarzu. A wyjście jest dokładnie w tym miejscu, w rogu mapy. I ta mapa nie jest aż tak duża, jak mi się wydawało. I jeżeli przejdziemy się ten kawałeczek, to tak jak widzicie, jest tutaj normalnie jakaś dziura. Wow, i możemy nawet zejść tutaj na dół, tego nie widziałem. I tak, mamy przejście do kolejnego poziomu, więc od razu wchodzimy do środka. Wow, ej, i gdzie my teraz jesteśmy? Ten poziom wygląda całkiem ładnie, jak taki ogród jakiś. Tak mi się w ogóle wydaje, że to jest ogród, to jest bardzo dużo kwiatków. Odpalmy sobie nasz radar, bo jestem ciekawy, czy nie ma tutaj czasami żadnych potworów. Ej, widzę potwora, jest czerwona kropka, więc może być to lekki problem, no ale dobra, weźmy sobie teraz tą konewkę. Następne osiągnięcie odblokowane, ale nie ma chyba tutaj żadnych potworów, chyba że tam dalej coś jest. Dobra, pójdźmy sobie na razie do przodu. Ej, to jest bardzo blisko nas gdzieś. Nie, dobra, on jest chyba gdzieś za szybą, gdzieś na dole. Dobra, czyli tak mi się wydaje, że ta kropka jest po prostu zbagowana, bo z tego co wiem, to raczej żadnych potworów nie powinno tutaj być. Podnieśmy sobie jeszcze to jabłuszko, też nam się na pewno bardzo przyda. A, zniknęło, czyli może ta kropka to po prostu było to osiągnięcie, które musieliśmy sobie zdobyć. I musimy chyba teraz dojść sobie do tej windy. Nie mam pojęcia, co tam może być, bo naprawdę jestem w tym poziomie dopiero pierwszy raz, ale od razu to sprawdzimy. I wydaje mi się, że zostaliśmy przeteleportowani do jakiegoś biura. Tak to wygląda, jak takie ogromne biuro. Jakiś śmietnik tutaj leży, tego niestety sobie podnieść nie możemy. Ale co musimy tutaj zrobić? Jest pułapka. Skoro jest pułapka, to znaczy, że na pewno jest to jakiś potwór. Nie wiem jeszcze jaki, ale na pewno się tego dowiemy. I czy mamy tutaj... O, komputer. Czy my właśnie hakujemy komputer? Już prawie skończyłem hakować i... Co to jest? A, dostaliśmy jakąś cyferkę. 7. Dobra. Nie wiem, do czego ta cyferka jest nam potrzebna, ale może... Znaczy, na pewno nam się do czegoś przyda. Co to jest za drabina? Dobra, ta drabina nie prowadzi chyba do niczego. Jest jakiś zbagowany sufit troszeczkę. Przejdźmy się kawałeczek dalej. Mogę sobie... Ej, mogę coś wziąć. Cyk i dostaniemy z tego scrap metal. Dobra, czyli z tego możemy dostać po prostu itemki, ale itemki nie są nam do niczego potrzebne, bo nie chce mi się kolejny raz składać rakietnicy. Jeżeli jesteście ciekawi, w jaki sposób zużyłem rakietnicę w tej grze, to możecie sobie obejrzeć poprzedni odcinek z tej gierki, bo tam miałem rakietnicę. I hakujemy sobie chyba teraz kolejny komputer. A z kolejnego komputera dostaliśmy kolejny kod. Dobra, tutaj chyba będzie jeden bardzo długi kod, który potem będziemy musieli sobie gdzieś wpisać. Gdzie? Tego jeszcze nie wiem, ale na pewno się tego dowiemy, tylko muszę znaleźć troszkę więcej komputerów. Kto tu to krzesło postawił? Nie wiem, kto miał taki świetny pomysł, ale troszeczkę to tutaj nie pasuje, a tu jest podłączony toster. O, możemy sobie tutaj nawet zebrać. No niestety nic z tego nie dostaniemy. Mamy pizzę, ale mam ochotę na pizzę. Teraz mega sobie zjadł pizzę, no ale niestety to jest tylko pizza w grze. A póki co, to muszę szukać kolejne komputery. W ogóle odpalmy sobie nasz radar. Ej, bardzo blisko mnie coś jest. Nie wiem, czy to nie jest czasami gdzieś w tą stronę. Dobra, przejdźmy się tutaj. I w ogóle tutaj jest wyjście. Dobra, czyli to wyjście jest dosyć łatwe do znalezienia. Musimy sobie tutaj, tak, wpisać tajny kod. Tak jak myślałem. Będziemy musieli sobie kocik oczywiście tutaj wpisać. Mamy kolejny komputer. Jestem ciekawy, czy tutaj będzie jeszcze gdzieś coś obok. No ale póki co, nic za bardzo nie widzę, więc... Co to jest? Czym ty jesteś? Dobra, chciałem wam powiedzieć, że pójdę poszukać tajny kod, ale to jest naprawdę straszne. Ej, czy to jest jakiś zbagowany Shrek? Dobra, nie mam pojęcia, czym ty jesteś, ale idź sobie stąd najlepiej. Dobra, uciekaj mi stąd. I to jak najszybciej. Nie wiem, czemu nas nie atakuje. Wow, chipsy jeszcze są. Dobra, chipsy też nam się na pewno bardzo przydadzą. Shrek, zostaw nas. Go się nie da zabić, czy co to teraz? Czemu właśnie wrzucił skórkę od banana? Dobra, nie wiem, co tutaj się dzieje. Niech on sobie tam łazi. Ja idę szukać nasz tajny kod, bo widzę, że tych komputerów jest tutaj naprawdę bardzo dużo. I zobaczymy, co kryje się za tymi tajnymi drzwiami. Tak sobie chodzę po tych całych backroomsach.
znaczy po tym poziomie tylko. I udało mi się już znaleźć prawie cały kod. Zostały mi już tylko dwie liczby do odblokowania. Jeszcze znalazłem tutaj jakiegoś szkieleta, który jest zbagowany w wentach. Znaczy on tam chyba próbował wejść tą drabiną, ale mu spadła na dół. Czekajcie, bo się troszeczkę zgubiłem. Dobra, nie wiem, tutaj mi chyba też jeszcze nie było, więc przejdźmy się na tą część mapy. I mam tutaj jeszcze jeden komputer. To jest przedostatni, bo są im potrzebne jeszcze tylko dwie cyferki, więc zaraz będzie mieć cały kodzik. Właśnie udało mi się odblokować ostatnią cyferkę naszego kodu. I powiem wam, że nawet przed chwilą zniszczyłem Shreka tą pułapką, bo niestety niczym innym nie da się go zniszczyć. Jest to po prostu niemożliwe, tylko tą pułapką. Znaczy, ja nawet nie wiem, czy to jest Shrek, czy co to jest. Możecie mi napisać w komentarzach. A teraz, jeżeli podejdziemy sobie do tych drzwi i wpiszemy cały nasz kod 746. Chyba wszystko wpisałem poprawnie. Tak! Udało nam się otworzyć te drzwi i wreszcie możemy się stąd wydostać. Jestem naprawdę bardzo ciekawy, co będzie na samym końcu. I z tego, co widzę, to mamy tu jakieś wyjście. Ale serio, musicie zostawić za to łapkę w górę, bo długo czasu mi zajęło dosyć to, żeby odnaleźć te wszystkie literki, znaczy, sorry, cyferki i dostać się do tych drzwi, więc zostawcie za to łapkę w górę i teraz otwieramy te drzwi. No i niestety wróciliśmy z powrotem na spawn, z takiego powodu, że to był ostatni poziom i tak jak widzicie, mamy odblokowane nasze wszystkie poziomy. Jeżeli będą jakieś kolejne, to na pewno też zrobię z tego odcinek. A tak poza tym, to tutaj, pod tymi schodami, macie takie wenty, które da się otworzyć. To jest bardzo ciekawe. Jeżeli te wenty otworzycie, możecie sobie przejść do góry po drabinie i macie tutaj taki bardzo tajny pokój. Znaczy, nie wiem w sumie, kim ty jesteś, ale jest tutaj jakiś telewizor, jakaś małpka z pilotem w ręce. I dalej, jak sobie przejdziemy tym bardzo długim korytarzem, to mamy wentylację i tymi wentami możemy sobie po prostu wskoczyć do zwykłych backrooms i to jest w sumie tyle. Ale taki bardzo fajny easter egg w tej gierce. Wróciłem jeszcze na chwilę do biura, żeby pokazać wam tego dziwnego Shreka i jedyny sposób na zniszczenie go to jest tak, ta pułapka, o której wam już mówiłem. Przejdźmy sobie teraz gdzieś tutaj na bok. Dobra, on musi przejść tak, żebyśmy mogli go tą pułapką trafić. Dobra, to jest idealny moment, szybko. Ej, bo coś mi się wydaje, że nie zdążę. Coś mi się wydaje, że szybko klikaj to. Nie, nie zdążyłem, no nie wierzę w to. Ej, to jest naprawdę coś trudne, bo jeżeli podpalimy go ogniem, to mu się kompletnie nic nie dzieje. Tak jak widzicie, on mnie zaraz złapie w ogóle. Tym razem damy radę, uwaga, jest, tak, udało mi się go złapać. Zobaczcie teraz, co się z nim stanie, bo on tak, wybuch, on po prostu wybucha. Nie wiem, czemu wybucha, ale ten Shrek jest naprawdę bardzo, bardzo dziwny i to jest jedyny sposób, w jaki możecie go pokonać na tej mapie, a w dodatku to jest jedyny potwór na tej mapie, serio, żadnego innego nie ma, znaczy radar pokazuje, że, ale nic mi jednak nie pokazuje, no bo po prostu nic innego tutaj nie ma. I jeszcze na sam koniec, na tej mapie z lasem, chciałem wam pokazać takiego szkieleta, który leży sobie tutaj przy drzewie i w ogóle to możemy sobie podnieść jego czapeczkę. Tak mi się wydaje, że szukał stąd wyjść, ale niestety coś nie za bardzo udało mu się go znaleźć, jest cały w ogóle w trawie z tego, co widzę. No ale dobra, w tym odcinku to było na tyle, jeżeli chcecie kolejny odcinek z tej gierki, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i obiecuję wam, że jeżeli będzie kolejny update i zostaną dodane kolejne poziomy, to na pewno nagram z tego odcinek i dowiecie się, nie wiem, wszystkich nowych przejść, może będą jakieś nowe postacie, a te poziomy są naprawdę bardzo ciekawe i troszeczkę straszne, bo te niektóre potwory są, no są straszne, co nie? Dobra, więc to było na tyle, bardzo wam dziękuję za to, że oglądacie ten odcinek do końca, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Narka wszystkim!